Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Centralne Biuro Śledcze, czyli formację utworzoną do walki z przestępczością zorganizowaną, powołano do życia 15 kwietnia 2000 roku, niemal co do dnia, równo dekadę po przemianowaniu milicji w policję. Do tej pory walką z tą formą przestępczości zajmowały się dwa odrębne biura – do walki z przestępczością zorganizowaną oraz do spraw narkotyków. Jako że zakres obowiązków i działań obu jednostek coraz bardziej się zazębiał, postanowiono połączyć je w jedną strukturę zajmującą się kompleksowo wszystkim, co związane z przestępczością zorganizowaną. Połączenie tych dwóch biur wiązało się z problemami właściwie tylko natury formalnej i strukturalnej. Robota była ta sama. I ci sami policjanci, wyselekcjonowani już wcześniej podczas przyjmowania do PZ, przeszkoleni, sprawdzeni w bojach. Przeszli do nowego biura niejako automatycznie. Nadal prowadzili sprawy rozpoczęte wcześniej, zmieniała się tylko nazwa jednostki, w której teraz pracowali. I w niektórych przypadkach także przełożeni, bo nastąpiły pewne zmiany kadrowe. Nie dostaliśmy dodatkowych pieniędzy na wyposażenie jednostki, mieliśmy wszystko to, co wcześniej w PZ i PN. Dopiero kiedy weszła instytucja świadka koronnego, CBŚ dostało dodatkowy, spory fundusz na ochronę, infrastrukturę i wszystko, co wiązało się ze świadkiem koronnym. Powstał zarząd ochrony świadka koronnego, który działał na terenie całego kraju. Wspomina początki nowego biura pierwszy dyrektor CBŚ, inspektor Andrzej Borek. Planowanie struktur i kształtu nowej formacji rozpoczęto pod koniec 1999 roku, co zbiegło się w czasie z zabójstwem polskiego gangstera numer 1, Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, i ogólnym zaostrzeniem się konfliktów w polskim półświatku. Część najstarszych funkcjonariuszy CBŚ ocenia, że był to ostatni dzwonek na utworzenie formacji mającej na celu zahamowanie coraz bardziej wymykającej się spod kontroli przestępczości zorganizowanej. Centralne Biuro Śledcze tworzono pod patronatem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, Marka Biernackiego. Pierwszym jego dyrektorem został wspomniany Andrzej Borek, a jego zastępcą inspektor Wojciech Walędziak, współtwórca CBŚ i pomysłodawca nazwy biura. Do grona twórców Centralnego Biura Śledczego należą również inspektor Jan Michna, ówczesny komendant główny policji, czy nadinspektor Adam Rapacki, policjant, będący wcześniej dyrektorem biura do walki z przestępczością zorganizowaną, a także pierwszym dyrektorem biura do spraw narkotyków KGP. Pierwsze zadania, jakie postawiono przed nową formacją, to opracowanie przestępczej mapy Polski z zaznaczonymi strefami wpływów, zwłaszcza takich grup przestępczych jak Pruszkowska i Wołomińska. Ponadto ustalenie struktur gangów, ich liderów, członków i finalnie rozbijanie tychże grup. Nazwa Centralnego Biura Śledczego została zaczerpnięta od amerykańskiego FBI, czyli Federalnego Biura Śledczego. Nie był to jednak jedyny związek polskiej formacji z amerykańską agencją rządową. Część spośród 1200 funkcjonariuszy, którzy weszli na początku do struktur CBŚ, odbyła specjalistyczne szkolenie właśnie w Akademii FBI w Quantico. W szkoleniu policjantów z nowo powołanego biura pomagali również ich koledzy z Holandii i Wielkiej Brytanii, gdzie Polacy pobierali nauki z zakresu obserwacji, nowoczesnego prowadzenia śledztw czy operacji pod przykryciem. Już w pierwszym roku istnienia CBŚ przeszkolono na Zachodzie pierwszych 24 funkcjonariuszy z zakresu analizy kryminalnej, która niezwykle przyspieszyła pracę w wielowątkowych śledztwach i stała się kamieniem milowym w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej. Olbrzymim narzędziem w walce z gangami stała się również instytucja świadka koronnego, wprowadzona z ustawą o świadku koronnym 25 czerwca 1997 roku.
Te wszystkie czynniki sprawiły, że już kilka miesięcy po utworzeniu Centralnego Biura Śledczego formacja ta miała w rękach wszelkie narzędzia, aby przejść do ofensywy i dokonać pierwszej w historii kraju tak kompleksowej i zmasowanej operacji przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym. Zanim jednak przejdziemy do operacji o kryptonimie Enigma, przypomnijmy, co było pierwszym wielkim celem Centralnego Biura Śledczego, okrzykniętego przez media polskim FBI. Grupa Pruszkowska, bo o niej mowa, zaczęła kształtować się pod koniec lat 80., a jej twórcami byli koledzy z pruszkowskiego podwórka: Janusz Prasol, pseudonim Parasol, Ryszard Pawlik, pseudonim Krzyś, Kazimierz Klimas, pseudonim Kazik, Zbigniew Kujawski, pseudonim Ali, Wojciech Budziszewski, pseudonim Budzik, Czesław Borowski, pseudonim Dzikus oraz Jacek Dresz. Część z wymienionych przestępców w okresie PRL-u należała do złodziejskiej szajki, której szefował Ireneusz Piszczałkowski, zwany Barnabą lub Barabaszem. W szeregach gangu znalazły się wkrótce również takie postaci jak Kajtek, Malizna, Wańka, Bolo, Słowik oraz przedstawiciele nieco młodszego pokolenia Szarak, Kiełbasa czy Masa. W 1990 roku ścisły sojusz z Pruszkowem zawiązał lider gangu z Ożarowa Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, którego licząca kilkanaście osób załoga stała się pierwszym zbrojnym ramieniem grupy pruszkowskiej. Opinia publiczna o istnieniu niebezpiecznego gangu spod Warszawy dowiedziała się już na przełomie wiosny i lata 1990 roku. Pierwszym wydarzeniem, po którym banda z Pruszkowa trafiła do gazet, była strzelanina na trasie katowickiej, w wyniku której śmierć poniosło dwóch członków grupy: Janusz S. Lulek i Andrzej N. Słoń. Kolejne zdarzenie z udziałem Pruszkowa, o którym Polacy przeczytali w prasie, miało miejsce już miesiąc później. Tym razem gazety relacjonowały policyjną obławę w motelu George pod Nadarzynem, w której śmierć poniósł kolejny z członków bandy: Andrzej C., pseudonim Szarak, a piątka liderów gangu trafiła do aresztu. Tym sposobem w ciągu miesiąca szeregi pruszkowskiej ferajny pomniejszyły się o trzech członków, a cały jej trzon trafił za kraty. Był to prawdopodobnie najlepszy moment na zduszenie pruszkowskiej ośmiornicy w zarodku. Tak się jednak nie stało. Gangsterzy szybko opuścili areszty, a relacjonująca wspomniane zdarzenia prasa mimowolnie rozpropagowała przestępczą markę Pruszkowa, przyczyniając się do powstania mitu nietykalnej mafii pruszkowskiej. Potężny kapitał, zbijany głównie na okradaniu przemytników transportujących trefny spirytus, sprawił, że w kolejnych latach Pruszków mógł szybko poszerzać swoje wpływy. Gang powiększał również terytorium swojej działalności, tworząc w różnych częściach kraju swego rodzaju rezydentury i podporządkowując sobie mniejsze grupy przestępcze. Z czasem w dużej mierze za sprawą nieskutecznej policji i biernych władz nabierający rozmachu Pruszków zajmował się już całym wachlarzem przestępstw. Ściągał haracze, przemycał spirytus i papierosy, produkował amfetaminę, zlecał zabójstwa i dokonywał rozbojów. W końcu macki gangu zaczęły sięgać także poza granice kraju. Z Kolumbijczykami przemycano kokainę, z Turkami heroinę, z Rosjanami alkohol i broń, a z Niemcami papierosy. Pod koniec lat 90. działalność Pruszkowa, jak i innych grup przestępczych, zaczęła rozrastać się do niebezpiecznego poziomu, mogącego w niedługim czasie zagrozić bezpieczeństwu państwa. Płynące szerokim strumieniem brudne pieniądze zaczęto inwestować w zakup restauracji, hoteli, klubów, gruntów czy zakładów produkcyjnych. Poza legalizacją przestępczych fortun, część znaczących gangsterów zaczęła również planować przestępstwa gospodarcze, wchodząc w układy z personami mającymi realny wpływ na sprawy państwa. Końcówka dekady to również olbrzymia eskalacja przestępczych porachunków w całym kraju, które niejednokrotnie odbywały się pod oknami zwykłych, przerażonych obywateli. Zaostrzające się konflikty i zuchwałe rozpychanie się łokciami młodszej generacji przestępców sprawiły również, że jeden po drugim zaczęli padać bosowie starszego pokolenia. Tylko w okresie od lutego 1998 roku do kwietnia 1999 roku w gangsterskich egzekucjach giną wróg Pruszkowa numer 1 Wiesław Niewiadomski, wariat,
Boss z Wybrzeża Nikodem Skotarczak Nikoś, szef gangu z Katowic Zbigniew Szczepaniak Simon oraz bossowie Wołomina Ludwik Adamski Lutek i Marian Klepacki Klepak. Punktem kulminacyjnym tamtych wydarzeń i jednocześnie początkiem końca polskiej mafii stało się jednak dopiero zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego Pershinga, do którego doszło 5 grudnia 1999 roku w Zakopanem. Pershing, niegdyś dobry kompan tzw. starych pruszkowskich, po wyjściu z więzienia w 1998 roku stał się dla nich niebezpieczną konkurencją. Kolikowski nie tylko postanowił działać na własną rękę, bez dzielenia się przychodami z kierownictwem Pruszkowa, ale także przyjął pod swoje skrzydła doskonale zarabiającego masę, który uciekając spod protektoratu parasola i spółki, zabrał ze sobą dochodowe interesy. Oliwy do ognia dolała bójka, w której Pershing na oczach świadków brutalnie znokautował Maliznę, jednego z ówczesnych szefów grupy. Wszystko to sprawiło, że na Kolikowskiego wydano wyrok, który wykonany został na parkingu przed Polaną Szymoszkową w Zakopanem. Gdy 6 grudnia 1999 roku gazety w całym kraju rozpisywały się o zabójstwie Pershinga, w lokalach należących do Pruszkowa strzelały szampany, a w stolicy zaczęło się wielkie przejmowanie biznesów po szefie grupy Ożarowskiej. Świętujący gangsterzy byli jednak zbyt krótkowzroczni, aby dostrzec, że właśnie wielkimi krokami zbliżał się ich koniec. Po śmierci Pershinga parasol ochronny stracił bowiem Jarosław Sokołowski-Masa, który śmiertelnych wrogów w zarządzie Pruszkowa miał jeszcze zanim uciekł do Kolikowskiego. Teraz to on stał się celem swoich byłych szefów i postanowił jak najszybciej ukryć się na Śląsku. Wkrótce został jednak namierzony przez policję i aresztowany pod zarzutem wymuszenia haraczu od właściciela sklepu. Władze szykujące się do uderzenia w Pruszków wkrótce zaoferowały mu udział w programie ochrony świadków, a będący od 1994 roku informatorem policji Masa na tę propozycję przystał. 2 czerwca 2000 roku, dokładnie o godzinie 9, podpisał ugodę z prokuraturą i został świadkiem koronnym, podając śledczym ponad 1000 nazwisk, szczegółowy opis struktury grupy i popełnianych przez nią przestępstw. 2 miesiące później Centralne Biuro Śledcze było już w pełni gotowe na zmasowane uderzenie w największy polski gang i jego odnogi. Operacja, której nadano kryptonim Enigma, została skrupulatnie zaplanowana przez funkcjonariuszy CBŚ przy współpracy z prokuratorami. Aby uniknąć przecieku, wszelkie informacje utrzymywane były w ścisłej tajemnicy. Szczegółowe, podzielone na fragmenty instrukcje zostały przekazane do realizacji określonym zespołom i jednostkom wykonawczym dopiero tuż przed rozpoczęciem akcji. W ostatniej chwili naczelnicy rozdzielili policjantom koperty z zadaniami i adresami gangsterów, którzy mają zostać zatrzymani. 25 sierpnia, punktualnie o godzinie 6, kilkuset funkcjonariuszy wtargnęło równocześnie do kilkudziesięciu mieszkań i domów na terenie województwa mazowieckiego. W rękach policjantów znalazło się 40 członków gangu, w tym znaczna część kierownictwa grupy. Parasol, Wańka, Bolo i wielu pomniejszych szefów. Z pierwszej obławy udało się za to uciec Maliźnie, Kajtkowi, Krzysiowi i Słowikowi. Wkrótce jednak jeden po drugim zaczęli dołączać do kolegów i finalnie za kratami znalazło się całe kierownictwo gangu, do którego według prokuratury w końcowej fazie jego działalności należało 6 osób. Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik, Janusz Prasol, pseudonim Parasol, Zygmunt Raźniak, pseudonim Bolo, Ryszard Szwarc, pseudonim Kajtek oraz bracia Danielakowie, Mirosław, pseudonim Malizna i Leszek, pseudonim Wańka. Najdłużej spośród szefów grupy przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się Słowik, którego zatrzymano w październiku 2001 roku w Hiszpanii i na drodze ekstradycji sprowadzono do Polski w lutym 2003 roku. W podobny sposób ściągnięto z Sofii Jerzego Wieczorka, pseudonim Żaba, człowieka odpowiedzialnego w gangu za narkotyki, i ze Sztokholmu jego prawą rękę Jarosława Maręża, pseudonim Chińczyk. Idąc za ciosem, funkcjonariusze CBŚ uderzyli również w rezydentury Pruszkowa na Dolnym Śląsku i w Lublinie,
oraz w grupy współpracujące z gangiem Pruszkowskim. CBŚ od razu przeszło do gwałtownej ofensywy. I choć niektórzy uważali, że z uderzeniem w gang Pruszkowski jeszcze trzeba czekać, ja poparłem komendanta Jana Michnę i jego zastępcę Adama Rapackiego, żeby już przystępować do akcji. Uważałem, że trzeba od początku wysoko postawić poprzeczkę i pokazać bandytom, że policja jest skuteczna. Operacja Enigma zakończyła się rozbiciem Pruszkowa. I to był przełom w walce z przestępczością zorganizowaną. Pokazaliśmy, że jest wola polityczna, determinacja. Udało się też odbudować autorytet policji. Stworzyliśmy elitarną formację podporządkowaną tylko komendantowi głównemu, która pokazała, że będzie w sposób bezkompromisowy ścigać najbardziej niebezpiecznych przestępców. Pokazaliśmy też, że murem stoimy za naszymi policjantami. Broniliśmy ich, jeśli doszło do jakichś potknięć w czasie akcji. Wspominał 15 lat po przeprowadzeniu operacji Enigma były minister spraw wewnętrznych Marek Biernacki. Proces Pruszkowa prowadzono w specjalnie zaadaptowanej sali sądu przy ulicy Kocjana 3, znajdującego się na terenie dawnych koszar. Aby oddzielić oskarżonych od reszty uczestników postępowania, w pomieszczeniu zamontowano kuloodporne szyby, a przed wejściem do sali gruntownie sprawdzano wchodzących, odbierając im telefony komórkowe i wszelkie środki łączności. Gdy przesłuchiwano świadków koronnych, okolicy strzegli antyterroryści oraz funkcjonariusze z Wydziału Ochrony Świadków CBŚ. Proces oparty w głównej mierze na zeznaniach świadków koronnych trwał przez kilka lat. Mimo iż we wszystkich sprawach związanych z Pruszkowem i jego odnogami skazano łącznie kilkaset osób, jego wynik jest powszechnie uznawany za porażkę wymiaru sprawiedliwości. Rozczarowanie policjantów, prokuratorów i opinii publicznej dotyczy przede wszystkim wyroków dla szefostwa gangu. Bosowie grupy, oskarżeni o założenie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, produkcję i handel narkotykami, zabójstwa, rozboje i wymuszenia, otrzymali bowiem symboliczne wyroki w odniesieniu do wagi przestępstw, jakie im zarzucano. Poza Malizną, skazanym na 10 lat za zlecenie zabójstwa Pershinga, oraz Wańką, który usłyszał wyrok 11 lat więzienia za zorganizowanie transportu ponad tony kokainy, reszta liderów grupy została skazana na jednocyfrowe wyroki, opiewające na 6-7 lat pozbawienia wolności. Jedną z takich osób jest Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik, który po dobrowolnym poddaniu się karze został skazany na 6 lat więzienia. Jego decyzja o skorzystaniu z tzw. DPK spotkała się wówczas z dużą dezaprobatą ze strony zwykłych żołnierzy grupy, gdyż oznaczała milczące przyznanie się do zarzucanych czynów. Ponadto szeregowi członkowie gangu przy oskarżeniach o znacznie drobniejsze przestępstwa niejednokrotnie otrzymywali większe wyroki niż Zieliński. Kolejną porażką w procesie mafii pruszkowskiej jest również kwestia przejmowania przestępczych fortun. Jak się bowiem okazało, żyjący w luksusie czołowi przedstawiciele grupy nie posiadali właściwie żadnego majątku. Bosowie gangu wszelkie dobra zapisywali na członków rodziny i podstawione osoby, przez co obowiązujące wówczas prawo uniemożliwiało ich przejmowanie. Porażką było stworzenie systemu odzyskiwania przestępczego mienia. Na tym niestety połamałem sobie zęby. Mieliśmy to robić wspólnie z Ministerstwem Finansów, z urzędami skarbowymi, ale nie udało się i policja została na placu boju sama. Prawdopodobnie urzędnicy obawiali się, że gdy nastąpi zmiana władzy, to ich działania mogą się nie spodobać następcom i zostaną z tego rozliczeni. Życie pokazało, że w jakimś sensie te obawy były uzasadnione. Po zmianie ekipy rządzącej ja i kilku oficerów policji przez długi czas byliśmy wzywani na przesłuchania do prokuratury w związku z niektórymi działaniami CBŚ. Mówił o przejmowaniu majątków Pruszkowa minister Biernacki. Mimo iż nie udało się odebrać mafijnych majątków, a gangsterzy nie zniknęli z ulicy z dnia na dzień, dzięki Enigmie osiągnięto najważniejszy cel. Pozbawiono głowy największą organizację przestępczą w kraju, która po tym ciosie nigdy już się nie odbudowała. Kilka lat po rozbiciu Pruszkowa i jego odnóg zauważalnie zmniejszyła się w kraju ilość popełnianych przestępstw o charakterze kryminalnym. Nie oznacza to jednak, że gangsterzy złożyli broń. Wielu z nich zamieniło jedynie ortalionowe dresy
na eleganckie garnitury, a pistolety i bomby na długopisy i laptopy, rozpoczynając nowy rozdział w historii polskiej przestępczości zorganizowanej.